Siemanko, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku trzeciej ery Total War. W poprzednim odcinku chciałem zaatakować Edoras, zdobyliśmy Helmowy Jar, czyli Rogaty Gród, ale okazało się, że tam jest bardzo, bardzo dużo obrońców, także wczytałem sobie poprzedniego save'a, którego po prostu zrobiłem i teraz Rohan ma swoją turę i zobaczymy, co on będzie chciał zdecydować. Oczywiście nic sobie tam nie zrobił. Ale na razie nie będziemy atakowali Rohanu, na razie spróbujemy utrzymać Rogaty Gród do czasu, w którym będę mógł produkować po prostu jednostki z niego i tyle. Pamiętajmy, że po lewej stronie jest gigantyczna armia, naprawdę tam jest chyba 2000 ludzi ponad, także muszę mieć to na uwadze, że mogą mi zajść z pleców i bez problemu zdobyć minimum dwie wioski. Isengard może się znaleźć nawet pod atakiem, także to może być troszeczkę trudne. Isengard, strzelnica łuczników, fajnie. Raport rekrutacji kolejnej jednostki, relacje polepszone. O, fajnie. Raport relacji kiepskie, kiepskie. No, trudno. Trudno się mówi. Co to jest? Owoce drobne, zasoby handlowe. O, mamy kuszników Urukhai. Bardzo dobrze. Zobaczcie, jakie już armie mi się powoli tworzą, jaką mam możliwość tworzenia. Naprawdę jestem podekscytowany tą sprawą. Dobra, tu mamy konstrukcję, czyli za niedługo to się zrobi, a tych nie chcę... Dobra, może zrobimy tak i tak. O, i sobie po prostu zasłonimy drogę do Helmowego Jaru i będziemy starali się go po prostu obronić w jakiś tam sposób. Także kolejna tura. Kolejna tura. Rohan oczywiście nic nie robi. No oni, wydaje mi się, że teraz tak jakby komputer się domyślił, że nie za bardzo ma teraz, jeżeli mam tam bardzo dużo jednostek, ma szansę odbić ten Helmowy Jar, to się skupia teraz w Edoras. A Edoras też zdobędziemy, może nawet w tym odcinku. Tylko wiecie, najpierw sobie wezmę te kuszników, najlepsze jednostki i dopiero spróbujemy coś tam ogarnąć. 21 tysięcy, kurde, żeby nie było tak, że będę na minusie. Miałem 30 parę tysięcy, a teraz, że produkuję tak dużo jednostek, no to jest całkiem... okres do wykorzystania swoich urządzeń. Tak. Nowa misja. Welling Hall. Gdzie to jest? Ale to jest... To są elfy. Wow. Co to jest? Raport końca tur. 7 tysięcy. Wynaleziono ognistą broń. Mój panie, tworzone są nowe urządzenia. Bardziej śmiercionośny niż kiedykolwiek. Ogień zapanują nad wolnym lodem się nie dokumenty niszczyłem podczas tego procesu. Co to za armia? Piechota Urukhai. 7. Jaka obrona? 18. Generała mamy. Do wynajęcia dostępne oddziały. Goblińską piechotę. Pewnie wynajmiemy sobie. Dobra. Co się dzieje? Dobra, możemy nimi spróbować w sumie troszeczkę pójść w tą stronę. Tu na razie nie widzę armii, chociaż nie. Pójdziesz sobie tutaj i będziesz po prostu stał na straży. Orkowi rozbójnicy, dobra. Relacje polepszone, o, dziękuję bardzo. Raport relacji. Nie chcę na razie za bardzo walczyć z innymi tymi frakcjami prócz Rohanem, ale widzę, że nie będę miał za bardzo wyboru i będę musiał to zrobić. Oszczepnice, dobra, tutaj jakieś takie spokojne oddziały sobie produkujemy, także bez problemu. Dwie tury, ale co to jest za oddział? Urkowi miotacze bomb, atak zwarcia, atak pociskami, no piechota goblińska, wiadomo. Czym się to charakteryzuje? Wyrzutnia rakiet. To może być całkiem ciekawe. Naprawdę. Dobra, to wy na razie sobie pójdziecie tutaj. Tutaj nic nie mogę zrobić. Mam lurca, który nic nie ma. I dobra, i bierzemy następną turę. Oczywiście zapisujemy grę. 24. I kampijmy, no kampijmy. W sumie poczekam sobie na te wszystkie jednostki, które tutaj mi się wyprodukują, dołączę je i spróbuję zaatakować Edoras, chociaż mógłbym... co tam się dzieje? Dunlothir, dobra. Musimy przemieścić troszeczkę nasze jednostki, bo widzę, że chcą złupić moje miasto. Ha, niedobrze.
bardzo, bardzo niedobrze się dzieje. A tamci z miotaczami i tak dalej, oni nie dotrą w następnej turze. Także nie wiem. Elfy z Lurien. Ja nie chcę z elfami za bardzo walczyć. Chociaż i tak wiem, że już mam z nimi lipę i oni za chwilę wtargną mi na moje terytorium. Ale jakoś tak nie mam ochoty po prostu się z nimi spierać. No, chcę zniszczyć Rohan, prawda? Także rozumiecie. Raport końca tury. O kurde, ale mam wydatki. Najbogatsza frakcja. No, szkoda, że to nie moja frakcja, wiecie? Dobra. No właśnie, wy nie dotrzecie tutaj, ale łucznicy. O, wy dotrzecie. Fajnie. Dobra, no powiedzmy, że dotrzecie. Jest spoko. Nie powiem, że nie. Dobra, konstrukcja. Cały czas będziemy konstruowali kolejne jednostki i te możemy wysłać sobie, powiedzmy, tutaj. Dobra, dobra. Tu będziesz sobie stał i będziesz po prostu, bo tutaj widzicie, tu się nie da przejść. I tyle. Dobra, mam balisty. To mnie najbardziej ciekawi. Wybuduj wieżę strażniczą. A, mogę sobie wybudować. Daję w głąb terytorium wroga. Spoko. Całkiem dobra opcja. I oczywiście sejwik szybki 25. I lecimy. Czy Rohan będzie chciał już zdobyć w tej turze moją wioskę? Dunlosir. No gdzieś się teleportowali, nie mam pojęcia gdzie. Chyba, że po prostu zrobię coś takiego. Wysokie elfy. No właśnie, bo tych elfów jest dużo szczepów. Elfy z Lurien, leśne. Kurde, będę walczył z jednymi elfami i okaże się, że będę miał trzy różne szczepy na głowie, także nie wiem, nie za bardzo mam ochotę walczyć z tymi elfami. Tak jak powiedziałem 500 razy już. No chciałbym zdobyć Edoras, wykorzystując na przykład te jednostki. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, za chwilę zobaczymy, co się będzie tam działo, kurde. Albo co się nie będzie działo. Bandyci Isengard, siemanko. Ale mam straty. Dobra, muszę troszeczkę ogarnąć się. Garnizon. Konstrukcja. Skórzany. Dobra, to na razie nie produkujemy tego, bo za duże wydatki mam, jak możecie zobaczyć. W sumie, jakbym taką armią spróbował teraz iść tutaj. Aha. Dobra. Wy sobie zajmijcie to. Ale ja tu mam, widzę, dwóch różnych członków rodziny. Także może zrobimy tak, że ty dołączysz do nich. O, widzicie, i mamy po prostu fajną osobę. Wow, nie. Musimy ogarnąć z tym produkowanie, bo za chwilę będziemy najbiedniejszą frakcją, a nie najbogatszą, tak jak chcieliśmy to zrobić. Dobra, czyli lecimy dalej w skrócie. Lecimy dalej. Spróbujmy, może się uda. Raport rekrutacji. Dobrze. Wypowiedziano wojnę. Niech sobie tam wypowiadają tą wojnę. Tu mamy jakieś jednostki. Kurde, dobra. Trudno się mówi. Okej, lecimy. Lecimy dalej. Rohan. Co zrobi Rohan? Rohan? Na razie chyba nic nie chce, dokładnie, nic nie chce zrobić. Oni może mają jakieś tam własne sprawy, także my przez ten czas, jeżeli mamy spokój od Rohanu, zaatakujemy elfy. Pewnie spieprzy tak kampanię, że będzie naprawdę nieciekawie, ale no, zobaczmy. Zobaczmy, jak to się wszystko potoczy. Ale mam katar, naprawdę ludziki. Jak można mieć latem katar, to ja nie wiem, ale mam. Może się napiję przez ten czas. Mam nadzieję, że to wam nie przeszkodzi. Ale za duże wydatki. Na minusie zaraz będę. 7000! Ej, dobra, spokojnie. Dobra, tego nie produkujemy. W Isengardzie na spokojnie. Koszt budowy 5000. Stanie wargów. Okej. Nie. Bo tu się zaczyna robić naprawdę nieciekawie. Na razie przystopujmy z tym.
Dobra, i ruszamy. A, widzicie. Jeżeli będę i jestem w lesie, to mogę zrobić naprawdę mało. Pyk. Czekajcie. A, nie mogę, widzicie. Wynająć sobie oddziałów. A ty możesz? Nie możesz za bardzo. Dobra, muszę przystopować troszeczkę z tą rekrutacją, bo się naprawdę nie za ciekawie dzieje, a jeżeli będę na minusie, to później trudno będzie się naprawdę z tego podnieść. Dobra. Rohan, dobra. Rohan w dupie mnie ma. Dobrze, dobrze, Rohan. Walczcie sobie tam, nie wiem. Czekajcie, z kim Rohan będzie? Jeszcze z Zunlandem na pewno mogą toczyć walki. Z elfami nie wiem, jakie mają tam stosunki, ale wydaje mi się, że no neutralne. Chyba, że jakieś sojusze sobie tam ogarnęli. I to tyle. Czekajcie, z Mordorem to za daleko. Harad tak samo. Może z Mordorem jakiś tam próbułem, albo Run. Z orkami z jakichś gór mglistych, to są tam na górze. Nie wiem, nie wiem, z kim oni mogą jeszcze toczyć te swoje walki. Okej, okay, jestem na plusie? Jest, dobra. Nie, nie jestem na plusie, widzicie. Dobra. Snagowie myśliwi. Dobra. Bardzo się z tego cieszę. Pyk. O! Wioska rebeliantów to jest. A, to nie są elfy. Dobra, to w dupie z tym. To śmiało mogę to zająć, jak mi się wydaje. A cały czas kiszę te moje jednostki. Dobra, może tak na spokojnie jednostki sobie będziemy produkowali. I tyle. 27. I lecimy dalej. I w następnej turze już będę mógł zaatakować tą wioskę rebeliantów. Bandytów pieprzonych, którzy mają czelność mnie atakować. Albo nie mają czelności właśnie i to ja mam ich zaatakować. W sumie dostanę złoto. No ej, pamiętacie, jak na początku miałem tyle złota, że nie miałem co z nim robić, a teraz mam problem ze złotem. I powinienem się skupić pewnie na czymś takim jak kopalnie, żebym miał większy przyrost złota, a ja się bardziej skupiam po prostu na produkowaniu jednostek, co pewnie wyjdzie mi bokiem, niestety. Ale w Helmowym Jarze spróbujemy zrobić za chwilę jakąś kopalnię, bo tam będzie mi to dawało ileś tam złota. Dobra. 3000. Nie, ale jestem na minusie. Co się dzieje? 4000. 4000. Ojeju. Ojojoj. Ojojoj. Mogę tu wyprodukować jakąś kopalnię? Nie ma kopalni. Piece hutniczy, dokładnie. Co tu mogę? Myśliwska chata. Pracownia. Nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Dobra. Czekają mnie naprawdę lipne lata. Zaatakuj, pewnie. A wiecie co, zobaczymy sobie bitwę na mapie bitewnej. Co mi tam? Raz się żyje, nie? Gandalf zachwiał się i upadł, próbując przytrzymać się kamieni. Daremnie zsuwał się w otchłań. Uciekajcie, zawołał i zniknął. Gandalf, most Khazad Dûm. Dobra, nie wiem co zrobić teraz. Takie długi się narobiły. Chyba, że po prostu... Nie, to jest zły pomysł. Same złe pomysły mam. Czekaj. Czekaj, sobie weźmiemy inną pogodę. O. Pyk. Dobra, niech sobie będzie taka pogoda. Chcę zobaczyć sobie... o, miotaczy bomb. Jak oni w ogóle wyglądają? No, takie zwykłe uruki. Nic specjalnego. Te maszyny. A tak wyglądacie, fajnie, fajnie, nie powiem. Goblińscy. A też nie za ciekawie. Isengard, ciężka piechota. Czy to są. To są już chyba te uruki, o, które brały udział w Helmowym Jarze. Nie wiem gdzie oni są. Aha, oni mają wioskę. Ojejku. Ojejku. Dobra, tam jeden pies. I tak mi oni nic nie zrobią. Raczej. Ty. Mają entów! O kurde! Ty. Ale to są bandyci i tylko enty mają? Nie rozumiem. O co tu chodzi? Pyk, pyk, pyk. Dobra, wy tak sobie też pójdziecie tam. Kusznicy. Dobra, wy też tu. Ale ruszajcie dupy. Jadą maszyny, spoko. Może ich uda się po prostu wybić bez żadnych problemów. No zobaczymy jak to będzie.
Mogę wam nawet przyspieszyć czas. Występuje. Jaka może występować równowaga sił? Coś spieprzyłem? Czy mi się wydaje? To są kusznicy, no widać od razu, że mają kusze. Ciężko zbrojni, Uruk-hai. Dobra, czy oni mnie chcą zaatakować? Tam są bandyci jeszcze. No ale to są bandyci enty. To nie rozumiem tego. W żaden sposób. Jak to ma działać? Isengard, gdzie wy idziecie? Dobra. Wy mieliście iść tutaj, nie wiem czy ogarniacie. Dobra, pokażcie mi tą wyrzutnię waszą. No. No. Uuu, jaki karabin. Nice. Tylko jeszcze, żeby to miało jakąkolwiek celność. Chociaż nie ma. Oh fuck. Dobra. Jak to nawala? Co się dzieje? Dobra. Panowie Urkowi miotaczy bomb. Oni też mogą strzelać na dystans. Przegram to! Uhu. Jak enty zostały zmasakrowane? Nie wiem, czy jakiś ent już tam padł. Tak! Jedna salwa i ent padł. Spoko. Uwielbiam to. Możecie tutaj nawalać, tak mi się wydaje. Dobra. Wy możecie? Nie, wy nie możecie właśnie. Dobra. Trudno. Czyż nie, możecie stąd sobie strzelać. Dobra, daj, ładujcie to działko. Ja chcę popatrzeć jeszcze raz. Jop, z karabinu! Wow. Gdzie są moi? Co moi tutaj robią? Ale mam debilnych ludzi. Naprawdę. Enty. Oj. Biedne enciki biegną. Gdzie wy biegniecie? Tak, a, zwątpimy chyba. Tak, to coś w tym stylu jest? Dobra. Spróbuję sobie ogarnąć to w ten sposób, że po prostu przejmę ten punkt. Także wszyscy lecimy tutaj. Ale wy, no nie wiem czemu slag. Miejsce na dysku mi się kończy pewnie. Coś w ten deseń. Aha, bo jest przejść. Dobra, dobra, już wiem. Już wiem o co chodzi. Ale wy napierdzielacie, nie wiem, czy też. O, wy też nawalacie. Jak najwięcej. To jest zarąbista jednostka. No i tak moi właśnie będą ginęli. Niestety. O. Jep! Na enty najlepsza chyba, najlepsza sprawa. Z tego co tu patrzę. No. A, widzisz, zatrzymali moje enty. Bandyci! Utrzymujcie się, bandyci! Dobra, wy z tymi bombami możecie rzucać, prawda? Ale... Yeah, enty... Płonące enty. Czy ktoś zamawiał płonące enty? Hech. Śmiesznie. Dobra. To napierdzielać. Czyli enty zostały zniszczone. Myślę, że enty będą silniejsze. Widocznie myliłem się. Dobra, wszystkie jednostki mają tu atakować. No, Urukowi miotacz, czekam na was, co wy zrobicie. Super, super, wy nic nie robicie. Nie, nie, potrzebujecie jeszcze bliżej? Co oni robią? I czemu właśnie w sumie nic nie robią? Ale moi, kto też bije? Chyba to jest slipna bitwa, wiecie? Za dużo ludzi stracę w tej bitwie. Za dużo. To jest więcej niż pewne. Zła bitwa. Chyba nawet sobie ją wczytam. Dobra, ładujecie? Chyba nie. Chyba moi się na nic takiego nie zdecydowali. Dobra, już tam, już niszczycie? Czy nie? Tu. Dun, 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 dun. Dalej niszczyć ich, kurde, plus 6 wam włączę. A co?
18%, 61, 64, 5, 6, 7. Co się dzieje? Czemu oni tak szybko tracą całą ekipę? I gdzie są moje balisty, że one też obrywają? Aha, balisty są tutaj, ale też obrywają, spoko. A wy strzelacie? To są ucznicy, czy... Tak, ucznicy, okej. Okay. Niech będzie, dobra. Przejmujemy to. Jak najszybciej. Nie wiem, jeżeli będzie więcej jednostek, to szybciej to się zrobi? Chyba nie. Chyba nie, ale zdobyliśmy jakąś tam wioskę i straciłem w sumie na przykład tą jednostkę. Był pierwszy Uruk-hai. Także nie wiem, czy to była najlepsza decyzja, na jaką mogłem wpaść, ale no coś tam powiedzmy zrobiłem, chociaż co z tego, jeżeli nadal mam lipę. Oddział zmuszony do ucieczki. No kurde. Jeźdźcy wargów. Okej. Okay. Można i tak, nie? Czemu to jest równowaga sił? Nie rozumiem tego. Po prostu nie rozumiem. No, 18, 17, 16, 15. Co się dzieje? 13. Nie rozumiem. Dobra, wolniej mam włączyć to, czy co? Czy to w czymś pomoże? Pauza. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jej, pełne zwycięstwo. Koniec bitwy. Pełne zwycięstwo. Dobra. Straciłem 525 ludzi, ale to było chujowe zwycięstwo. To powinno być taki napis. Chujowe zwycięstwo i tyle. O, wezmę sobie grabież osady. Trochę złota wpadnie. I zobaczymy, co się stanie w kolejnej turze. Jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. Powinienem dostać złoto chyba, bo została ta misja mi zlecona. Oj, 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 gdzie to? Na zatokę mnie pokierowało. Splądruj osadę, dobra. 1500 sztuk złota. Fangorn. Odkryłeś Fangorn, ten antyczny las jest zamieszkany i strzeżony przez entów, zwanych również pasterzami drzew. Mówi się, że elfy nauczyły tutaj się drzewa porozumiewać się za pomocą mowy, a niektóre z nich są w stanie poruszać się. Choć las jest bardzo stary, drzewa zaczynają w nim zanikać. Ciekawe czemu. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Straż miejska. Ja bym chciał coś obóz drwali. Wzrost handlu towarami. To pierwszy jakby spalić lasy Śródziemia. Dobra, może być. Myśliwska chata, straż miejska, miejsca rekrutacji 1, no tak to mam 0. Dobra, mówi się trudno, no tutaj nie mogę nikogo doszkolić ani nic z tym zrobić. Weźmiemy 28 i wezmę tylko następną turę, chcę zobaczyć po prostu co się stanie. I tyle tak naprawdę. Będę spalał lasy Śródziemia, Fangorn i później przyjdą enty i przyjdzie drzewiec i też mnie spali i będzie... I się skończy tak moja historia. 2000 złota. Już wydaje mi się, że w następnej turze już będzie bardzo mało tego złota. Kurde, no co... Wtedy nie produkowałem jednostek, także może dlatego to się działo w ten sposób. Z Foldburga muszę na maksa podatki wycisnąć. O! Niech tam będzie bunt, cokolwiek. Nie obchodzi mnie to, co tam się będzie działo. Ale muszę w jakiś sposób tą osadę uspokoić, bo mam bardzo mały z nich pożytek, tylko 465 monetek. O, 1000 sztuk złota i tak jestem na minusie. No super, uwielbiam to. Dobra. Konstrukcja, normalne podatki. Nie mogę zmienić opodatkowania, co... Co to za ściemy? A tu mogę zmienić? Dobra. Normalne. Duże podatki, bardzo duże podatki. Porządek publiczny plus 100, plus 60. Wpływy. Dobra, weźmiemy sobie duże podatki. Sorry, ale no... Tak to musi wyglądać. Tu nie mogę nic zrobić. Z podatkami. A ty, oni się zaczaili, nie wiem na co. I będę miał... Czekajcie, w sumie mógłbym już wycofać tą moją armię, przecież nie potrzebujemy tak dużo ludzi. O, to sobie weźmiemy, to... Zostawimy tu takie małe, naprawdę
naprawdę małą ilość jednostek. Tu to będzie tylko taki obóz stacjonarny i tyle. Także co, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć i muszę coś wykombinować, żeby 600 sztuk złota, no już widzę jak to rekrutuję, znaczy szkole, bo się naprawdę źle dzieje, wieże z balistami, dobrze, fajnie, że mam wieże z balistami, wiesz, pracownia garbarska, myśliwska chata, jakieś drogi bym musiał poulepszać te sprawy, kusznicy. Ogłoszono sojusz. Krasnoludy i elfy z Lurien. O, krasnoludy i elfy. Dobra, także trzymajcie się, cześć, zostawcie łapkę w górę, komentarz i zarejestrujcie się z Reflinka. Pa, pa!